12 maja wspominamy świętego Leopolda Mandić z Hercegnowi, prezbitera. Bogdan Mandić urodził się 12 maja 1866 roku w Hercegnowi w Dalmacji. Był ostatnim z 12 dzieci w ubogiej chorwackiej rodzinie Piotra i Karoliny z domu Zarewicz. Wychowywał się w dużej biedzie materialnej, ale w atmosferze głębokiej miłości i pobożności. W 1884 roku wstąpił do kapucynów, przyjmując imię Leopold. 4 lata później złożył śluby wieczyste. 20 września 1890 roku w Wenecji został wyświęcony na kapłana. Był bardzo niewielkiego wzrostu, liczył zaledwie 135 cm, ponadto utykał. Mówił na tyle niewyraźnie, że przełożeni odsuwali go od głoszenia kazań. Leopold pragnął wrócić do swojej ojczyzny, aby tam propagować jedność między chrześcijanami różnych kościołów oraz prowadzić dialog z muzułmanami i Żydami. Przełożeni powierzyli mu jednak inne zadanie. Uznali, że jego terenem misyjnym będzie konfesjonał. Przebywając w ciasnej celi zakonnej, Leopold był po kilkanaście godzin dziennie do dyspozycji wiernych. Służył wszystkim, którzy prosili o pojednanie z Bogiem. Nie tylko udzielał rad i służył jako spowiednik, ale za penitentów ofiarował także swoje cierpienia. Posiadał charyzmat czytania w sumieniach tych, którzy przychodzili do niego po radę i pojednanie z Bogiem. W 1906 roku Leopold został skierowany do pracy w klasztorze Świętego Krzyża w Padwie. W trakcie I wojny światowej trafił do więzienia, bo nie chciał się wyrzec chorwackiego obywatelstwa. Później zakładał sierocińce, opiekował się ubogimi, przez całe życie zmagał się ze słabościami i chorobami. Leopold zmarł w wieku 76 lat, 30 lipca 1942 roku w Padwie z powodu choroby nowotworowej. Jego beatyfikacja nastąpiła 2 maja 1976 roku i dokonał jej papież Paweł VI. Natomiast święty Jan Paweł II rozciągnął jego kult na cały kościół i wpisał go do katalogu świętych 7 lat później, w 5. rocznicę inauguracji swego pontyfikatu 16 października 1983 roku. Papież nazwał Leopolda apostołem sakramentu pojednania, ustanawiając go orędownikiem zarówno penitentów, jak i spowiedników. Obecnie jego wspomnienie przypada w rocznicę jego narodzin dla ziemi, 12 maja. Módlmy się. Boże, światły i pasterzu wiernych, Ty postawiłeś świętego Leopolda na czele Twojego ludu, aby go karmił słowem i kształtował własnym przykładem. Spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem zachowali wiarę, której nauczał i szli drogą, którą wskazywał. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.